ponieważ jesteśmy ewenementem na świecie, bo w żadnym liczącym się kraju 80% sektora medialnego nie znajduje się w obcych rękach. Jest to błąd z początku lat 90., kiedy Balcerowicz twierdził, że kapitał nie ma narodowości, a przy każdej sprzeczności interesów Polski z Niemcami widać w polskojęzycznych gazetach niemieckich, że kapitał ma narodowość, a Niemcy wykupili 90% polskiej prasy nie z powodów takich, by to było opłacalne. Także my tutaj popieramy to, że jedna grupa kapitałowa nie powinna dominować na rynku. Natomiast też jest zawsze ryzyko upaństwowienia mediów, z czym się oczywiście nie zgadzamy i nie chcielibyśmy, żeby tak było. Raczej liczymy tutaj na inwestorów, którzy zjawią się i wesprą media publiczne, dzięki czemu po prostu unikniemy takiej sytuacji. Tak, ja chcę się odnieść do słów pana przewodniczącego Pietrzczyka. Otóż Kukiz15 jest opozycją, nie jest histeryczną opozycją, a list skandalicznie w swojej wymowie, no gdyby był napisany przez posła PiSu, myślę, żeby była totalna afera europejska. Dlatego no, uważam, że trzeba tutaj popierać akurat to, żeby nie dominował obcy kapitał w polskich mediach, a o obiektywizmie tak naprawdę tutaj można powiedzieć tyle, że to zależy od dziennikarzy, od ich moralności, od ich poglądów. Przecież nikt nikogo nie zmusza w kraju, gdzie jest wolność słowa, do mówienia tego, co jest konieczne. Natomiast jeśli obcy kraj ma taki udział w rynku medialnym, no to przepraszam, ale wnika on w nastroje społeczne w Polsce i w politykę wewnętrzną kraju. I dlatego też popieramy tutaj to, by media były polskie, a nie niemieckie. Proszę Państwa, dzisiaj internet huczy już od takich rzeczy, że nawet nie umiano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych doradzić pani premier, jak się powinna ubrać na ten szczyt. Mianowicie od XII wieku we Włoszech żółty strój jest uważany za fałsz i zdradę. Włoscy malarze między innymi malowali Judasza w żółtych barwach. Wobec powyższego widzimy, że nie mamy polityki zagranicznej, także to jest troszeczkę śmieszne. Panie pośle, tak, śmieszne, bo oceniamy deklarację rzymską, a nie tak, modowe wybory pani premier. Pani premier reprezentowała nasz kraj. Na potrzeby polskich obywateli pokazywała pani Emilia Ogonowska, jaka jest silna. Kukiz 15. Jak tam się pani podobała żółta kreacja pani premier, że miała wpływ na podpisanie deklaracji rzymskiej? Publiczność, proszę o spokój. Myślę, że krój stroju był odpowiedni. Kolor no, zależy od osoby, ale to chyba nie jest miejsce, żeby oceniać strój, w którym pani premier występowała. Od tego są PR-owcy. Natomiast może chciałabym zwrócić uwagę na treść deklaracji rzymskiej, bo skupiamy się na razie na całej otoczce, a nie patrzymy na treść. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie wyglądać przełożenie na rzeczywistość, na przykład kwestii bezpieczeństwa i ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego, który jest, ponieważ no, zagrożenia, które wiążą się z napływem imigrantów obcych nam kulturowo, troszeczkę naruszają kwestie ochrony granic zewnętrznych Unii. To samo na przykład, jeśli chodzi o rozwój przemysłu obronnego. Nie mając jednej wielkiej, spójnej, silnej armii w Europie, ciężko tutaj mówić o czuciu się bezpiecznie w Unii i o rozwoju obronności. Też chciałabym zwrócić uwagę na to, że ta globalizacja, którą my się tak zachwycamy, zachłysnęliśmy się wszyscy Zachodem, a nie widzimy też negatywnych skutków tego, że na przykład młodzi ludzie wykwalifikowani opuszczają biedniejsze kraje, jeżdżąc do tych atrakcyjnych, bogatych. Oczywiście mówię tutaj w ramach Unii Europejskiej.
przez co rozwój naszego kraju troszeczkę jest spowolniony. Ale nie można nie zauważyć tego, w jaki sposób Polska rozwinęła się dzięki dotacjom unijnym, jak mamy otwarty ten rynek pracy i edukacji, a co byśmy mieli, gdyby tego nie było. Także trzeba zobaczyć na pozytywy i na zagrożenia, bo ich chyba jednak nie widzimy, a jeśli deklaracja rzymska to są tylko piękne, patetyczne słowa, a nie mają mieć pokrycia w realnym życiu, to nie wiem, czy to jest aż takie po prostu wzniosłe.